Zastanawialiście się kiedyś, jak długo dalibyście rady wytrzymać bez korzystania z telefonu? Tak się składa, że wczoraj razem z Natalią mieliśmy małą sprzeczkę na temat tego, kto z nas dłużej siedzi na telefonie i no kto bardziej nie może bez niego wytrzymać. Prawda jest taka, że Natalia, bo ona ciągle... Ty siedzisz więcej, właśnie widzowie. Stwierdziliśmy, że w dzisiejszym odcinku to sprawdzimy i zobaczymy, kto z nas da radę dłużej wytrzymać bez korzystania z telefonu. No i kto z nas jest bardziej uzależniony. A i żeby była jasność, nikomu nie mówiliśmy, że nagrywamy taki odcinek, więc ani rodzina, ani znajomi, ani tak naprawdę nikt inny no nie wie, że dzisiaj będziemy niedostępni. Mało tego, żeby było ciekawiej, czy Natalia naprawdę teraz sprzątasz ubrania? Tak. Poza tym, że nie będziemy mogli używać telefonu, no bo pierwsza osoba, która go użyje, po prostu przegrywa. Nie będziemy mogli też oglądać telewizji, ani siedzieć na kompie. W sensie korzystać z kompa, no bo siadać na nim nie mam zamiaru. Niech każdy z was napisze teraz w komentarzu, jak myślicie, ile godzin uda nam się wytrwać. A zanim jeszcze odłożymy telefony, to standardowo zapytajmy koło fortuny, ile lajków powinniście zostawić pod tym filmem, a powinniście dobić tutaj 27729 łapek w górę. Poza tym koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, kręcając ten czerwony magiczny przycisk i zróbcie tak, żeby był szary, bo wtedy nie przegapicie żadnego nowego filmu i pomożecie mi dobić 1,5 miliona subów. No dobra, mamy jak widzicie 10:20. Natalia, blokuj telefon, koniec siedzenia na telefonie od tego momentu. Będziemy, słuchajcie, zaczynali nasz challenge, ale żebyście mieli pewność, że nie będziemy używali naszych telefonów, to w iPhone'ie jest coś takiego jak czas przed ekranem. Jak widzicie, Natalia dzisiaj spędziła przed nim godzinę i 20 minut, a ja... Co? Jakie 2 godziny i 3 minuty? A widzisz? Nieważne widzowie, to jest jakiś scam, blokujemy telefony. Na koniec challenge'u pokażemy wam, ile tam jest czasu, żebyście no mogli zobaczyć, że nie używaliśmy telefonów. I właśnie, jedyne, Natalia, co możemy robić na tym telefonie, to słuchajcie, patrzeć na zablokowane ekrany. Tutaj generalnie będą wyskakiwały powiadomienia i na te powiadomienia patrzeć możemy, ale nie możemy odblokowywać telefonu, odbierać połączeń i no robić tak naprawdę nic innego poza patrzeniem na tym ekranie zablokowanym, co tam przychodzi. Okay. Jak myślisz, ile wytrzymamy? Tak szczerze, to nie wiem, bo w sumie nie ma co robić. Wczoraj zrobiliśmy pranie, sprzątanie, nawet okna pomyśleć. No właśnie, ja nie wiem, co my będziemy robili. Ale wiem za to, że około 11 mają montować tam, słuchajcie, firany i zasłony w całym mieszkaniu, więc pokażemy wam, jak to wygląda. Ale Natalia, mam nadzieję, że oni nie będą dzwonili, że są na miejscu czy coś, bo my nie będziemy mogli odebrać tego, ja nie odbiorę, ja mam gdzieś na... Ale okej, jest jak widzicie 10:30 i ustalamy, że od tej pory oficjalnie zaczynamy liczyć czas. A co ty, Natalia, robisz? Ja biorę sobie puzzle. O, proszę bardzo, powodzenia, Natalia, złożeniem tego. Co ja mam robić niby teraz? Ja się będę nudził, nie wiem, co mam ze sobą zrobić, widzowie. O, wiem, widzowie, znalazłem sobie zadanie, wypakuję zmywarkę. No dobra, zmywareczka, jak widzicie, o, cała wypakowana. Teraz jeszcze tylko muszę wrzucić to do środka i znaleźć sobie jakieś kolejne zadanie. Jak tam dalej idzie? Spoko, właśnie kończę zjeść ramkę od normalnej. Ale z racji tego, że tam układa puzzle, to ja też, słuchajcie, zrobię coś, czego bardzo dawno nie robiłem i przy czym może zejść mi całkiem sporo czasu, a mianowicie rozwiążę sobie krzyżówkę. W ogóle, słuchajcie, nie pamiętam, kiedy ostatnio opłaciłem fizyczną kartą. Praktycznie zawsze, słuchajcie, płacę telefonem, ale no jak widzicie, krzyżówka kupiona, idziemy teraz na górę i no zobaczymy, czy czasem nie dzwoniła ekipa od montażu zasłon. O, patrzcie na to, jest 10:55, dostałem właśnie SMS-a, kurde, żeby nie pokazać numeru. O, zrobiłem tak, panie Karolu, spóźnimy się 20 minut. Jezu, słuchajcie, jak ja mam wyczucie. Nie mogę nawet opisać, że okej, spoko, że jesteśmy w domu i że czekamy, no bo jak odblokuję telefon, to przegram, ale kiedyś u nas już byli, wiedzą, słuchajcie, jak zaparkować, wiedzą, jak wejść, więc mam nadzieję, że, słuchajcie, dadzą rady, jak zobaczyć przez okno, bo będę patrzył, to zejdę na dół, żeby nie było problemu. No i mam nadzieję, słuchajcie, że wszystko się uda. A póki co, skoro i tak musimy czekać, to spróbuję znaleźć sobie jakąś taką w miarę łatwą krzyżówkę. Natalia, kto pytał, powiedz. Ty się zajmij tam swoimi puzzlami, a ja zajmę się moją krzyżóweczką. Kurde, powiem wam, że idzie mi całkiem nieźle. Zwróćcie uwagę, wziąłem sobie jakąś taką. Większość już mam, trochę mi brakuje i... No nie wiem w sumie, co tu jeszcze może być. Ziele pachnące cytryną, Natalia. Melisa, nie? A, no pasuje. Trawiasty łagony zbocze gór to będzie upłas chyba, tak mi się wydaje. Okej. Okay. Duża okazała budowa to będzie gmach. Teraz tutaj będzie ta haga chyba. G-A, okej. Okay. No, słuchajcie, mam tyle, tam brakuje mi kilku, ale nie chce mi się już myśleć. Natalia, widzę, że u ciebie też poszło do przodu mocno. I w ogóle, jak widzicie, jest 11:15, czyli minęło dopiero 45 minut, jak ten czas się dłuży. O nie, widzowie, dzwonią, nie mogę odebrać, kur. Ja pierdzielę, patrzcie, normalne połączenie, nie wiem, mam nadzieję, że dadzą radę tu wjechać. Dobra, słuchajcie, jestem w windzie, dlatego że podjechali pod blok, wjeżdżają do garażu, więc lecę szybko na dole, zanim będą dzwonić drugi raz, żeby, no po prostu, wiecie, po nich pójść. Dzień dobry! Tak, tu jest brama wiecznie zepsuta.
No, i bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dobra, Natalia, udało się. Na szczęście pamiętali, jak wjechać, więc wjechali na nasze miejsce. No i teraz czekamy, przyjdą, zamontują zasłony i pokażemy wam efekt końcowy. Nie powinno to potrwać zbyt długo. Dobry, dzień dobry. O, jak ładnie, już domowo. Dobra, słuchajcie, szybka aktualizacja. Jest 13:30. Państwo dalej montują u nas zasłony i firany. Powiem wam, że schodzi z tym strasznie długo, ale przynajmniej dzięki temu się nie nudzimy. Nie chce nam się, wiecie, siedzieć na telefonie ani nic, tylko że siedzimy w ciszy, bo nawet telewizora nie możemy odpalić. Ale nieważne, za chwilę pokażemy wam efekt, jak wygląda, słuchajcie, mieszkanie z zasłonami i firanami, bo zmieniło się nie do poznania. A teraz jadę na jakieś zakupy, bo zaraz trzeba robić obiad. Słuchajcie, odkryłem kolejny minus tego, że nie mogę używać telefonu. Mianowicie wziąłem, o, proszę bardzo, kilka rzeczy do koszyka, ale nie pamiętam, czy coś jeszcze miałem kupić, bo zawsze z Natalią wysyłamy sobie na Messengerze, co trzeba kupić, a na to patrzy i wtedy, wiecie, nie musi się zastanawiać, a powiem wam, że bez telefonu tak trochę ciężko. No dobra, miałem kupić 4 rzeczy, mam 4 rzeczy, więc chyba się zgadza. No no, słuchajcie, minęło jeszcze trochę czasu, państwo, którzy montowali nam zasłony i firany, już poszli, o, tutaj już trochę widzicie, ale uwaga, spójrzcie, jak to wygląda. Jak widzicie, tak oto wygląda, słuchajcie, salon. Powiem wam, że jest totalnie kozacko. Wygląda to naprawdę mega. O, patrzcie, w końcu, słuchajcie, możemy się zasłaniać, możemy sobie robić komnatę. Pokoju gościnnym, jak widzicie, jest firana, ale nie ma jeszcze zasłon, bo te nie doszły. Tutaj są inne niż w salonie, więc na to czekamy. W sypialni, jak widzicie, firana też już jest, ale ta zasłona i ta zasłona są tylko tymczasowe. Dali nam je, żebyśmy, wiecie, mogli się odsłaniać, a nasze też, słuchajcie, przyjdą pewnie za jakieś 3 tygodnie. No i dopiero wtedy będą wisiały takie, które mają wisieć. Jestem mega przytulnie, tak ciepło się zrobiono. No, ale... No, jestem debilem i muszę się wam do czegoś przyznać. Jak montowali nam zasłony, to chciałem sprawdzić powiadomienia, bo to możemy robić na zablokowanym ekranie. No i nacisnąłem przycisk, żeby go wybudzić. Tu było mnóstwo powiadomień i zapomniałem, słuchajcie, że iPhone jakby szczytuje twarz i odblokowuje telefon. Problem jest taki, że przez przypadek kliknąłem powiadomienie i odpaliła mi się jakaś aplikacja, ale od razu ją wyłączyłem. To nie było tak, że siedziałem, tylko od razu zablokowałem telefon i Natalia może potwierdzić. Tak, mogę to potwierdzić, bo sobie siedziałam tutaj i układałam moje puzzle, więc potwierdzam. Więc, no, teoretycznie odblokowałem telefon, ale zrobiłem to przez przypadek, niecelowo, więc Natalia, uznajemy, że przegrywam, czy że mam jeszcze szansę i walczymy dalej? Możemy uznać, że masz jeszcze szansę, ale robisz za to obiad. Taka kara? No, to ja chyba wolę przegrać, widzowie. Okej, dobra. No i proszę bardzo, patrzcie, jaki obiadek się tutaj wykminił. Natalia, jak? Wygląda spoko, ale chciałam tylko powiedzieć, no, że jest tak dziwnie, bo my zawsze jak jemy obiad, to albo oglądamy YouTube'a na telewizorze. Tak, dokładnie, albo na telefonie gramy czy coś, a teraz no, widzowie, tak. Telefony tutaj, telewizor wyłączony, no masakra jakaś. No dobra, sprawdźmy, jak smak, uwaga. Jest. Proszę? Muszę przyznać nieskromnie, że całkiem nie najgorsze. Ale wpadliśmy na całkiem ciekawy pomysł, dlatego że... No, dobra. Ja Natalia wpadła na bardzo fajny pomysł. Bo nie wiem, czy wiecie, ale w Gdańsku na Google Mapsie jest miejscówka zatytułowana Słodki pies na balkonie. Generalnie dowiedzieliśmy się o tym od bloga, który ostatnio jak był w Gdańsku, nagrywał TikToka razem z nami, którym jechaliśmy do tego miejsca, żeby zobaczyć, czy ten pies na balkonie tam jest. Zabiorę was do najlepszej atrakcji w Gdańsku, czyli do Słodkiego psa na balkonie. Czy tam będzie, to będzie... Czekaj, bo źle pojechałem z wrażenia, ja pier... Nie ma. Jak widzieliście, wtedy tego psa nie było, ale pojedziemy. No właśnie, dzisiaj jeszcze raz, żeby zobaczyć, czy może teraz na tym balkonie siedzi. Ja już zmieniłam outfit, bo tak jedziemy na rowerach. Dobra, widzowie, wyjechaliśmy z domu. O, tutaj jest rowerek Natalii, ja jestem oczywiście na moim. Zgadnijcie, co się stało. No właśnie, pojawił się pewien problem, dlatego że, no jak widzicie, jest trochę czarno. Przed chwilą, słuchajcie, zaczęło na nas kropić, więc ja nie wiem, to jest. Teraz trochę przestało. No teraz przestało, ale ja się boję. Ja się boję, że będzie burza, bo jest tak palno. A najgorsze, słuchajcie, jest to, że nie możemy włączyć telefonu, żeby zobaczyć, czy będzie padało i czy będzie burza, czy nie. To jest ta chmura, czy ona zaraz przejdzie, no czy nie. Ej, znowu pada mocniej. Dobra, wiecie co, nie ma co ryzykować, ale chyba jedziemy samochodem, co? Dobra. Bo zaczyna wiać, padać, także wracamy, słuchajcie, do domu i wsiadamy się do samochodu. No ale widzowie, jesteśmy w samochodzie i kurde. I mówię, jest trochę ciemno, ale no ja właśnie nie mogę świecić latarką. Natalia zawsze mi świeciła telefonem, słuchajcie, w twarz latarką, żebym, wiecie, miał trochę jaśniej. No dobra, nieważne, jedziemy, tylko Natalia, my nie możemy używać nawigacji. Wiem, ale... Ja nie wiem, czy ja wiem, jak tam jechać, ja tak szczerze. To jest koło drukarni, gdzie kiedyś drukowaliśmy pracę. Znaczy wiem mniej więcej, jak jechać
jechać wiem, tylko nie wiem jak tam potem w tych uliczkach, czy się nie pogubimy, ale no nic widzowie, musimy jechać na czuja, no bo wiadomo, że Google Mapsa odpalić nie możemy. I w ogóle kolejna rzecz, która przeszkadza, to to, że musimy słuchać radia. Zawsze puszczamy sobie muzę ze Spotify'a, no ale wiadomo, że nie możemy puścić Spotify'a, bo to leci jakby z telefonu, więc to trochę tak jakbyśmy używali telefon. No i musimy słuchać... Wsiadł na rower, to są inne warunki. Wiadomości w radiu. Oho, jednak chyba dobrze widzowie, że wzięliśmy samochód, bo jak widzicie, znowu kropi. O nie, jak widzicie, w międzyczasie pisze do mnie Juri od Bloka na Instagramie. Wysłałem jakieś zdjęcia, ale Juri nie mogę. No niestety widzowie, nie dowiemy się co Juri chce, nie będziemy w stanie mu też odpisać, czy jak? No może odblokować telefon i zobaczyć. Tak, już odblokowuję, nie ma opcji widzowie. Dopóki nie skończymy challenge'u, no to Juri, przepraszam, ale nie będę w stanie ci odpowiedzieć ani odczytać. Powoli się zbliżamy, z tego co pamiętam to było gdzieś mniej więcej tutaj. A tutaj w lewo już? Tam chyba dalej stawaliśmy, nie Natalia? I szliśmy tędy i tutaj w lewo chyba szliśmy, nie? Tak, tędy chyba Natalia szliśmy, tak mi się wydaje. I to, tak, i chyba na tym skrzyżowaniu będzie ten balkon po prawej stronie. Tak, uwaga, jest balkon. Jest balkon, ale... No niestety słodkiego pieska na nim nie ma, bo to ten, nie? No niestety, słuchajcie, słodkiego pieska dzisiaj nie było, ale w kolejnych filmach będziemy próbowali. Co jakiś czas będziemy tutaj podjeżdżali, żeby zobaczyć, czy ten pies na balkonie w końcu się pojawi, więc subskrybujcie kanał, a... Póki co robimy, Natalia? Nie wiem. Jedziemy do jakiejś galerii po coś czy coś? Może jakieś potrzeby? Coś się znajdzie. No dobra, dojechaliśmy do galerii i w ogóle nie mówiliśmy wam, ale chyba już czas powiedzieć, co Natalia? Chyba tak. Generalnie widzowie, znowu lecimy za granicę, wylatujemy w piątek, czyli gdy wy to oglądacie, to prawdopodobnie dla was jutro. I teraz lecimy do trochę innego kraju niż Grecja, w którym byliśmy ostatnio. Będzie troszeczkę zimniej. Będzie troszkę zimniej i właśnie dlatego, słuchajcie, musimy iść znaleźć dla nas jakieś kurtki. No i mamy, słuchajcie, udało się kupić, ale niestety nie kurtki, tylko durszlak, koniczkę i stojak na ręczniki papierowe. Tak jest. No nic, idziemy, słuchajcie, szukać kurtki dalej, ale powiem ale wam, że... jeszcze powiedzieć, że nie pamiętam, kiedy płaciliśmy kartą normalnie, ja a nie telefonem. Ja już to mówiłem, tak, jak płaciłem za krzyżówki, tak, ale w ogóle powiem wam, że powoli zaczyna mi brakować telefonu, bo tak chciałoby się spojrzeć, co tam się na świecie dzieje. Dobra, widzowie, coś tu znaleźliśmy, Natalia, pokaż się, cyk, coś takiego. No, słuchajcie, kupione, Natalia jest zadowolona. Bardzo. Natalia bardzo zadowolona, a teraz idziemy, słuchajcie, szukać czegoś dla mnie. Niestety nie udało się znaleźć kurtki, będziemy jeszcze jechać do jednej galerii, bo no fajnie byłoby ją mieć, ale zanim to idziemy po kamerkę i po kartę do alarmu. O, proszę bardzo, to jest ta kamerka. Można pić. A, no tak, zapomniałem, bo... Zawsze telefonem płacę i nie trzeba wpisywać, a? Dobra, kamerka kupiona i ciągle łapię się na tym, że muszę wpisać PIN, bo jak się płaci telefonem, to wiecie, to trzeba, no. Potwierdza Face ID, nie trzeba wpisywać PIN-u, a normalną kartą za każdym razem trzeba i ciągle zapominam. No, a jak po kartę, to wiadomo, gdzie idziemy. No, słuchajcie, karta kupiona, więc idziemy teraz do innej galerii dalej szukać kurtki. W ogóle, jak widzicie, jest już prawie 18. W ogóle jest konferencja Heiliga. A właśnie, a my nie możemy obejrzeć, nie? No właśnie, ciekawe, czy nie będzie jakiś dymu, będzie... Jakieś dymensy mogą być, lekcji, nadsu, coś tam. No. Ale w ogóle minęło już ile? Prawie 7,5 godziny. I mi jest zaczyna grubo. Brakować telefonu. Mi też. Jak tak teraz siedzę w aucie, ty będziesz kierował, to ja bym sobie przesiedziała, zobaczyła, co tam się dzieje. Właśnie. I w ogóle, słuchajcie, patrzcie na te powiadomienia. Tutaj jest już taki spam, że to jest dramat. Ja też mam spam i ja nie mogę zobaczyć nawet od kogo. Aha, no właśnie. Ja przynajmniej widzę od kogo, a ty no, zobacz. Ja nic. Ty nic nie widzisz. No dobra, odpalamy furę i jedziemy do kolejnej galerii, zobaczyć, czy tam znajdę kurtkę. Widzowie, ja chciałem tylko powiedzieć, że było mega blisko i Natalia prawie by się wychuśtała. Ja trzymałam ten telefon i tak sobie wziąłem i tak nagle... Aż ty tak no właśnie, mówię, co się dzieje, a Natalia ja prawie... Tego... Ale pokaż, żeby nie było, że odblokowałaś, nie, powiadomienia nie są... Powiadomienia są takie, jak były, jak widzicie. Ja muszę go odłożyć, bo jak ja go trzymałam w ręku, to już wiesz, automatycznie... Okej, okej, czaję. Dobra. No widzowie, bless RNG, żebyśmy w tej galerii coś znaleźli. Tadam! Jak widzicie, widzowie, mamy. To jest kurtka. Natalia, zrób opening, pokaż, jak to działa, czekaj. Patrzcie, widzowie, co się dzieje. Tadam! Jak widzicie, słuchajcie, z takiej torebesi zrobiła się kurteczka. Stoję w samochodzie, zakupy zrobione, humorek wyostrzony i w ogóle nie zdradzimy wam jeszcze dokąd lecimy, bo to zobaczycie na naszych Instagramach. Nasze Instagramy są w opisie, koniecznie wbijajcie, bo i gdy... zrobimy tą akcję z pocztówkami jeszcze znowu raz. Pocztówki? No. W sumie czemu nie? W Grecji wyszło to bardzo fajnie, więc teraz w tym kraju, do którego lecimy, znowu zrobimy akcję pocztówkową, która polega na tym, że my będziemy stawiali na nasze Instagramy zdjęcia z tego kraju, a wy lajkując te zdjęcia macie szansę na wygranie pocztówki. Jeśli więc jesteście ciekawi,
ciekawe widoki lecimy, to obserwujcie Instagramy, bo pewnie już w piątek coś tam się pojawi. Lecimy na 5 dni? Chyba tak? Jakoś tak, więc zobaczcie na Instagramie, dokąd lecimy. Będzie też jeden film z tego miejsca, ale to wszystko za kilka dni. No a w ogóle mamy 19:08. Jak widzicie, pojawiły się kolejne powiadomienia. No trochę u mnie tego już jest. Natalia, u ciebie też jakieś powiadomienia. No właśnie, tutaj Natalii grupka taka damska, gdzie jest jej ciocia, jej mama, wiecie, jakieś zakupowe, coś tam się dzieje, Natalia. To weź zobacz, no. Nie. No dobra, wróciliśmy do domu i dokładnie w tym momencie mija 9 godzin bez korzystania z telefonu. Jak tam, to dajesz radę jeszcze? Jeszcze tak, ale obawiam się, co będę robił, jak skończę te puzzle, nie? No właśnie. Ja coraz częściej łapię się na tym, że wyjmuję telefon i chcę go odblokowywać, wiecie, tak odruchowo, ale... Nie mogę właśnie jeszcze, kurde, chociaż powiem wam, że chciałoby się, ale idę zrobić kolację i no jeszcze myślę trochę wytrzymam. Dobra, super wykwintna kolacja, jak widzicie, zrobiona. Ale powiem wam, że mam coraz większy kryzys, w sensie nudzi mi się, po prostu mi się nudzi. Tak bym, wiecie, teraz do kolacji sobie coś tam obejrzał albo coś poczytał. No nie mogę robić nic i jeszcze najgorsze jest to, że słuchajcie, nawet telewizji nie możemy włączyć, bo zrobiliśmy sobie podwójnie trudny challenge. Potrójnie, bo jeszcze laptop. No właśnie, potrójnie. Powoli zaczynam mieć myśli, czy czasem nie odpuścić, tylko co wtedy, Natalia, co jak ja odpuszczę na przykład? Ty wygrywasz i co, masz jakąś nagrodę? Albo ty karę. Jaką karę? Jaką ja wymyślę. A jak ja wygram, to ja wymyślam karę dla ciebie? No. Dobra, ja w takim razie idę już kolacyjkę i będę przy okazji wymyślał karę dla Natalii. Dobra, zjadłem kolację, z 15 minut sobie już leżę i powiem wam, że chyba mam dosyć. Natalia chyba jest jednak bardziej wytrzymała, jeśli chodzi o niekorzystanie z telefonu. No nie wiem, no potrafi sobie znaleźć zajęcie, ja tak nie bardzo. Więc Natalia, oficjalnie kończymy. Masz tą karę dla mnie? No nie chcę, mi się już chce sobie wejść na telefonik i sobie przejrzeć, co się dzieje w necie. No w ogóle patrzcie, żeby nie było, słuchajcie, dalej jak widzicie są powiadomienia, więc telefony nie były odblokowywane. No ale dobra, Natalia, ja się poddaję. Oficjalnie wygrywasz ten challenge, także gratulacje. I teraz dawaj karę. A więc moja kara jest taka, że za każdy 1000 lajków wbite pod tym filmem masz godzinę bez telefonu. Nie, ty sobie żartujesz, Natalia. Nie. Czy ty robisz mi drugi challenge, którego mam dosyć, ci mi się wydaje? Ale tam tego nie możesz skończyć. Czekaj, czyli co? Jeśli widzowie zostawią 10 tysięcy, to mam 10 godzin bez telefonu, tak? A 20 tysięcy 20 godzin? A 30 tysięcy 30 godzin? Dobra, widzowie, niech będzie. Na szczęście to już jest na samym końcu filmu, gdzie zawsze najmniej ludzi dociera. Więc nie zostawiajcie łapki w górę, zostawcie tylko subika. Nie strzelajcie lajka pod tym filmem, wyjątkowo nie zostawiajcie. A ja biorę telefon i w końcu, słuchajcie, o tak, muszę go odblokować. Ja pierdzielę, pierwszy raz telefon po 10 godzinach, to jest straszne, widzowie, że ta rzecz aż tak bardzo, wiecie. Na zdrowie. Prawda. No właśnie, prawda, aż tak bardzo wpływa na nasze życie. Dobra, widzowie, w takim razie na tym kończymy. Jeśli wam się podobało, to nie zostawiajcie łapki w górę, tylko suba. A póki co, Natalia, gratuluję. Dziękuję. Jednak jesteś mniej uzależniona niż ja. Na tym kończymy, trzymajcie się i... A w ogóle, słuchajcie, wracamy jeszcze na chwilę, bo odpaliłem już sobie High League'a i zapomniałem, że mieliśmy wam pokazać, ile czasu było przed ekranem, więc tutaj mamy teraz 2 godziny 37 minut. Trochę nabyliśmy już po zakończeniu challenge'u, wiecie, w międzyczasie, zanim mi się przypomniało. I jak widzicie, tutaj mamy pokazane, że pomiędzy niektórymi godzinami są jakieś słupki, ale to też chyba wlicza czas jakby na zablokowanym ekranie, gdy patrzyliśmy na powiadomienia. Bo o ile ja raz odblokowałem na chwilę telefon i możecie mieć wątpliwości, o tyle, jak widzicie, Natalia ma godziny 34 minuty i u niej też, o proszę, w każdej godzinie jakiś tam delikatny wykres jest, ale no to właśnie dlatego, że patrzyliśmy na zablokowanym ekranie na te powiadomienia. Jeśli macie iPhone'a, to bez problemu możecie to sprawdzić, że ten czas wlicza się również jakby, gdy patrzycie na zablokowany ekran, więc wszystko, słuchajcie, było uczciwie, nie korzystaliśmy z telefonu, no a teraz już serio się z wami żegnamy.